tym filmie zaprezentujemy Państwu sposób wykonywania imitacji betonu w postaci paneli gotowych na bazie spoiwa cementowo-żywicznego. Panele pakowane są po 3 sztuki. W każdym opakowaniu znajdują się 3 wzory. Na potrzeby filmu wykorzystaliśmy makietę szkoleniową. Zaleca się wykonywanie elementów dekoracyjnych na samym początku, przed nałożeniem tynku na pozostałej części budynku. Efekt powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykonawców. Przystępując do realizacji, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do prac należy się zapoznać z kartą techniczną produktów wchodzących w skład rozwiązania efektu dekoracyjnego z użyciem panelu Bolix Concrete Effect Panel. Przed przystąpieniem do realizacji należy zaopatrzyć się w następujące narzędzia i produkty. Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być nośna, równa, sucha oraz oczyszczona. Słabe i odspojone tynki oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Po wyschnięciu warstwy zbrojnej lub zaprawy mineralnej podłoże należy zagruntować preparatem Bolix OP w celu ograniczenia i wyrównania chłonności. Czas schnięcia zastosowanego preparatu powinien wynosić nie mniej niż 2 godziny w optymalnych warunkach. Temperatura aplikacji oraz schnięcia wszystkich składników systemu powinna zawierać się w granicach plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza. Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Należy wybrać kolor masy klejącej KD panel zgodny z kolorem paneli. Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. Produkt gotowy do zastosowania. W celu uniknięcia zbyt dużej ilości odpadów przed przystąpieniem do przyklejania paneli zaleca się rozplanować ich rozmieszczenie na danej powierzchni stanowiącej odrębną całość. Poszczególne panele przycinamy pilarką lub szlifierką kątową z tarczą diamentową. Po ucięciu krawędzie należy wygładzić, delikatnie przecierając je papierem ściernym. Przygotowaną masę klejącą należy nałożyć na podłoże i wetrzeć dokładnie pacą zębatą 6x6 mm, ostatecznie rozcierając masę w kierunku prostopadłym względem dłuższego boku przyklejanych paneli. Zalecana grubość warstwy to 3-4 mm. Panele przyklejamy w układzie poziomym lub pionowym, od góry do dołu lub na odwrót. Poszczególne elementy należy przyklejać z zachowaniem miankowego układu pionowych spoin na styk. Poszczególne elementy układamy najpierw z zachowaniem odstępu około 5 mm, a następnie, wciskając poszczególne panele w masę klejącą, dosuwamy je do ułożonych wcześniej elementów na styk. Nadmiar masy klejącej usuwamy przy pomocy pędzla lub szpachelki. Poszczególne panele należy docisnąć wałkiem do dociskania tapet, jednocześnie zwracając uwagę, by cały panel przylegał dokładnie do powierzchni podłoża, a wszystkie pustki powietrzne zostały usunięte. Czas od nałożenia kleju do przyklejenia paneli nie powinien być dłuższy niż 10 minut. Na każdym poziomie stosujemy inny panel, aby uniknąć powtarzalności tekstury. Nadmiar masy wypływający z łączeń należy usunąć przy użyciu wilgotnej gąbki przed zaschnięciem. Narożniki budynku i szpalety wykańczamy układając panele na styk, dbając o to, aby wszystkie nierówności i szpary były dokładnie wypełnione klejem. Nadmiar kleju oraz nierówności po wyschnięciu szlifujemy papierem ściernym o granulacji 40-60. Po upływie 24 godzin od przyklejenia paneli
można opcjonalnie nałożyć preparat Bolix Decolazur. Uzyskana powłoka posiada matowe wykończenie, doskonale odwzorowujące wygląd naturalnego betonu.